Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Kłaniam się bardzo gorąco wszystkim. Moi drodzy, dzisiaj karta dnia na dzień 6 lutego 2022 roku. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Karta Tarota, moi drodzy, oraz karta uzdrawiająca anielska stali. Karty uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela. 6 lutego 2022 roku. 6 lutego. 6 lutego, jaka to będzie energia? Mamy, moi drodzy, rycerza kielichów. Przesympatyczna energia z jednej strony. Przesympatyczny dzień, ponieważ z jednej strony bardzo wszystko układa się, mamy spotkania ciekawe, gdzieś wychodzimy, spotykamy się z osobami z przeszłości, możemy otrzymać bardzo fajne, ciekawe, sympatyczne informacje, jakieś prezenty, coś się dzieje pozytywnego wkoło nas. Ale też tutaj jest takie ostrzeżenie, że rycerz kielichów nie zawsze dotrzymuje obietnic, dużo opowiada, mało wykonuje i tak dalej. Także możemy mieć tego dnia jakąś obietnicę złożoną, ale niedotrzymaną też. Także trzeba zwrócić uwagę, szczególnie osoby single, które zakochują się po raz pierwszy. Nie wierzcie do końca, moi drodzy, tego dnia w jakieś obietnice. Miejcie z tyłu głowy, że tutaj może być to nie do końca spełnione. Także niby sympatycznie, ale trzeba mieć swój rozum. Zawsze trzeba myśleć, że to niestety nie do końca może być prawda. Bo pamiętajcie, dużo obiecanek to czasem jest tak jak w polityce, no ale nie będziemy ruszać tego tematu. Dużo obiecują, a mało wykonują, tak? Moi drodzy, i teraz zobaczymy, kochani, kartę uzdrawiającą. Co tutaj, moi drodzy, jest na dzisiaj? Śmiech jest najlepszym lekarstwem. Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję za to, że przypomniałeś mi o konieczności nabrania dystansu i dostrzeżenia humoru i ironii w ludzkim nieszczęściu. Także, moi drodzy, tutaj jest śmiech lekarstwem na wszystko, najlepszym, i pamiętajcie o tym, żeby nie powstrzymywać się, cieszyć się życiem, bo życie jest naprawdę tak krótkie i to może naprawdę być pociechą w tych czasach. Śmiejmy się i cieszmy się, moi drodzy. A pamiętajcie, kto nas od tego odwodzi, to nie jest, to jest ktoś toksyczny. To jeśli ktoś tam mówi, z czego się śmiejesz, nie śmiej się. Tak nie można, to nie wypada. To niestety, to jest energia bardzo, bardzo pokrętna, toksyczna. To taka uwaga, moi drodzy, ode mnie. Uciekajcie od takich osób. Pamiętajcie, ja Wam to powtarzam, uciekajcie od osób, które gaszą Wasz uśmiech. Pozdrawiam bardzo serdecznie, śmieję się do Was, moi drodzy, serdecznie, do usłyszenia.